Okej, moi drodzy, witam was serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Moonlightera. Możemy porozmawiać z psem? Łof, łof. I tak, chcę zobaczyć, czy jak porozmawiamy, to może coś nam się odblokuje, nie wiem. Jak wygląda pustynny loch? Pewnie trochę jak pustynia. No na pewno. Staram się odwiedzać Sierniokę każdego roku. To takie intrygujące miejsce. Priorytety mieszkańców wydają się inne niż wszędzie. Tak. Will? Bohaterski kupiec. Wszyscy pragniemy być tacy jak ty. Dzięki. Na piątych drzwiach świecą się już 2 z 4 zamków. Czy to znaczy, że wkrótce drzwi zostaną otwarte? Oczywiście, że tak. Czemu zapuszczasz się do lochów? O ile nie chodzi ci tylko o pieniądze. Proszę. Nie daj się masie. Mojemu synowi wyprowadzić z równowagi. Jest taki młody. Wymaga jeszcze opieki. Kim jest kurde masa? Czemu zapuszczasz się do lochów? A, co by już gadaliśmy. Ej, no to ja nie wiem naprawdę. Czemu zapuszczasz się do lochów? Czy udało ci się już odnaleźć pustynnego strażnika? Zastanawia mnie, jak on wygląda i jak go nazwiemy. Na piątych drzwiach, dobra, to już było. No, widzę, że te teksty się powtarzają, ale... Kurde, no nie wiem, co robią te daty. Mary, pamiętaj, żeby nie spędzać zbyt wiele czasu w lochach. Nie chcesz chyba, żeby Moonlighter wypadł z interesu. Bierze mikstury. Zaklinanie. Ostatni przedmiot do zaklęcia. I zajebiście. Mamy wszystko. Czy możemy jakieś nowe mikstury zrobić? W teorii tak. I to nawet sporo tych mikstur możemy zrobić. 5? 14 tysięcy. Dobra, wydajmy jakoś trochę więcej. Wydaliśmy może więcej, ale mamy w końcu normalne miksturki. I to miksturki, które zwracają nam... Dupa, nie wiem. 200 punktów życia. Z czego te przywracały tylko 75. No to w sam raz na bossa, powiem wam, kochani. Mamy w ogóle 45 armora. To jest sporo. 45 armora to jest naprawdę sporo. I mamy też trochę kasy w rajczego, żeby móc wracać co chwilę. Dobra, 10 potek powinno wystarczyć. Tylko właśnie. Czy my potrzebujemy już w tej chwili te 10 potek? Nie, nie potrzebujemy tych 10 potek, bo i tak pewnie będziemy raz wracać, żeby dostać przedmioty. Więc myślę, że to jest bez sensu. A nie, przepraszam, już się wracaliśmy raz. Jezu, zapomniałem. No to nie, to potrzebujemy w takim razie dwóch. Potrzebujemy w takim razie dwóch. Storki za przedłużenie. Nie miało tak być. Możemy mieć więcej niż 5 potek? Niestety nie. Szkoda. A ile kosztuje łuk? Czy możemy zrobić łuk? Łuczek. No nie. Niestety nie. To potrzebujemy, jakby nie patrzeć, sztabek. No w sumie tego samego. Tego samego, z tego co widzę. Dobra, spróbujemy tego posa zrobić tylko i wyłącznie pięściami. Jeżeli się nie uda, to wtedy dopiero będziemy kombinować z łukiem. Mam nadzieję, że nie zrobię takiej lamy jak poprzednio. Mam taką nadzieję. To jest loch dwójeczka, więc na luzie. No, ale mnie trzasnęło po gębie, no. Jeszcze nawet nie idę tu, gdzie trzeba. Jeszcze nie idę tu, gdzie trzeba. Zdychaj. Dobra. Pykło. Lecimy dalej. I
tu będzie tak, teraz odradzanie HP i mamy kolejny poziom. No już musiałem podki uryć. Uff. Ale nam sporo HP zrył. Poprzednio chyba nas nawet nie ruszył. A tym razem nas zjechał totalnie. Chyba dlatego, że jest noc. Tutaj chyba naprawdę znaczenie ma, czy jest noc, czy jest dzień. Może ja tak tego nie widzę, ale naprawdę jest. Ma znaczenie. Dobra, nie wiemy gdzie jest co. Idziemy w lewo jak zwykle. No już pięknie. Ale on jest irytujący. Ale on jest irytujący, ja pierdzielę. Okropny jest. Okropny jest ten mimik. Okropny jest ten mimik, naprawdę. Paskuda, totalna. Patrzcie, ile ja mam HP już. Muszę sobie HP odleczyć, bo naprawdę jest tragedia. Jakieś jajo wypadło? Chyba jakieś jajko wypadło. Dobra, ale nam potki na szczęście się zrespiły, więc o tyle dobrze. Naprawdę zrył nas totalnie. Zrył nas totalnie. To musimy wziąć tu. Jajko golema matki, świetnie. Kolejny bebzik. To możemy sobie wywalić. Niestety tu nie było przejścia. Czyli co? Prawo czy góra? Góra. Po kolei idziemy. Dobra. Jak ty to zrobiłeś? Jak ty to, kolego, zrobiłeś? Jeszcze oczywiście wpadłem w ogień, no świetnie. Ojej. Czy tu już będzie zejście do bossa? Tak, tu już będzie zejście do bossa, teoretycznie. Więc czy my możemy się cofnąć? W teorii możemy się cofnąć. Na przykład bym tak, zostawił to. Świetnie, Shiro. Genialnie zrobiłeś. No to się chyba do skrzynki teraz teleportowało. Ja mam taką nadzieję. To się zestakowało. To jest tylko na 5 stakowane niestety. Jajeczko już też mamy wzięte. I tak, skoro w ten sposób gramy, to możemy sobie zostawić na razie przynajmniej. To też myślę, że możemy sobie zostawić. I wziąć po prostu to. I za 24 tysiące się cofnąć, co spowoduje, że nam się odrodzi HP. I będziemy się mogli napieprzyć z tym bossem. Ojej. I wezmę chyba teraz wszystkie potki, naprawdę. Wezmę chyba wszystkie potki, żeby się móc napieprzać normalnie. Jest dzień, więc boss może będzie łatwiejszy. Boss może będzie łatwiejszy. To zostawmy. To zostawmy. To też możemy zostawić. A reszta idzie do skrzyneczki. Do skrzyniuni. Tak, zabieramy to. No i pewnie te potki wszystkie. Mimo iż tak naprawdę mamy spore ulepszenie, to i tak nam sporo hitują. Ja bym się na początku nie spodziewał, że to będą takie DPS-y. Mamy 700 HP plus 45 armora, to jest naprawdę dużo. Ale widać, że niewystarczająco.
Dzięki temu mamy teraz podgląd, czyli dobrze szliśmy. Dobrze szliśmy, na całe szczęście. Dobra, jest bosisko. Próbujemy po raz kolejny. Nawalamy się. Nawalamy się. Gorsze jest to, że to nam chyba zadaje DPS-y z tego co... Tak, zadaje nam DPS-y i to spore. No właśnie, on teraz zaczyna. No nie. Ojej, dużo bijesz. Cwaniaczku. Kurde. Jedno siadło. Może i na podkach, ale go pokonamy. Ało. Tylko mówię, tu łuk byłby dobry. Dwa poszły. Został ostatni i potem tylko łeb. Ale nie mamy dostępu. O kurde, nam te podki nic nie dadzą. No nie. Poszło. Behave the snake! Odblokowano osiągnięcie. Udało nam się pokonać tego cholernego bossa. Trzeci boss pokonany. I trzeci klucz wzięty. Fuck yeah. Kolejny item maski. Tu nic nie ma już. To było mocne. To było naprawdę mocne. No jak widzicie, niestety nie możemy używać chyba więcej niż 5 potek. Co my tu mamy? Notatki o Nai. Historia pustyni, rdzenie lewitacji, trochę sztabek i nowy przedmiot. Amulet Nai. Co on daje? Pierścień, który zwiększa poziom zdrowia właściciela w zamian za część siły ataku. Szczerze? Lipa. Ile nam to zabierze? 33? 700 to jest chyba max. Nie, to nie jest max. Musielibyśmy stracić jeszcze to. Nie, to się nie opłaca. Daje tyle samo. Nie, lipa. Totalnie lipa. Nic więcej nie ma? Nie ma. Dobra, zaliczyliśmy kolejny dungeon. Jest fajnie. Widać, że jest progres, naprawdę. Te 20-minutowe odcinki naprawdę nam sporo dają. Niby 20 minut, a jednak jest sporo. Kolejny klucz otwarty. Zostały nam dwa dungeony. Przedostatni i ostatni boss. Kolejny strażnik pokonany. Kolejny zamek na piątych drzwiach otwarty. Nie chcesz słuchać głosu rozsądku. A jeśli następnym razem nie wrócisz? Powiem wszystkim, ostrzegałem go. Mówiłem, że to głupie. Nie możesz cieszyć się z tego, co masz? Masz taki wspaniały sklep, przynoszący zyski. Zauważyłem nowy dodatek. Teraz możesz zatrudniać asystenta do pomocy. Możesz także wejść do lochu technologicznego. Ostrzegłbym, żebyś tego nie robił, ale mówiłbym to w próżnię. Zbieram się. Nie chcesz słuchać bredni starca.
Czyli wiecie co? Ja zaczynam chyba teraz inwestować trochę w sklep. Zaczynam inwestować w sklep, bo widzę, że to może być przydatne. Sklep. Za 60 tysięcy poziom drugi. A kupmy. Expansion. Odblokowano osiągnięcie. Expansion dokładnie, nie expansion. O, nasz sklepik jest coraz większy. Złota rączka. Uff, ale to była heruwa. Wciąż mi nie ufasz? Pamiętaj, w środku jest większy niż z zewnątrz. Wow, 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 wow. Do tego jest kalendarz. Dobrze wiedzieć. Czyli o różnych dniach niektórzy mogą pytać o specjalne przedmioty. Im krócej nam to zajmie, tym lepiej. Teraz możemy mieć również specjalne schowki, dzięki czemu złodzieje nie będą mogli ich podwędzić. W sumie spoko. Umieść. Rdzeń lewitacji. Ile to może kosztować? Rdzeń. Levitation rdzeń. Nie widzę. Nie widzę. O jest, 16,5 tysiąca. To bierzemy. 16,5 tysiąca. 82 tysiące. Wow. No tego bym nie chciał, żeby mi ukradli. Tego bym nie chciał, żeby mi ukradli. Dobra. Historię pustyni po 16 był tak samo. Nie chciałem tego robić. Dobra, 16,5. Wiecie co? Powiem wam szczerze, miałem nagrywać... Kurde, jak to się nazywało? No tą naszą nowelkę, którą teraz zacząłem. Trzy słońca na niebie oświetlają nas niemal bez przerwy. Ich ruch obrotowy sprawia, że w ciągu roku mamy jedynie dwa dni, w których cieszymy się cieniem. A to? Trzy siostry na niebie nieustannie na nas zerkają. Nasze dni są długie i gorące, ale energia sióstr pobłogosławiła nas wieloma darami. I jeszcze to. Ich nieskończony żar pozwolił nam kontrolować płomień. Napędza nasze maszyny i tworzy nieskończony strumień lawy, która chroni nasze miasta. W ciemności budzi się prawdziwa groza. Właśnie wtedy najjaśniej błyszczy Naja, nasz stworzony z kamienia, lawy i blasku trzech słońc strażnik. A widzę, że to są różne opowiastki. A ja tego nie czytałem wcześniej. Dobra, gdzie tu jest wejście? Tu jest wejście. Możemy tu umieścić. Waza. Dobrze wiedzieć. Mówię, zaczynam trochę inwestować w ten sklep, bo ewidentnie to naprawdę daje radę. To trzeba przy tym trochę spędzić czasu. 13 luty. Jak wygląda to wszystko? Aha. Czyli tak naprawdę ten kalendarz jest tylko po to, żeby robić zamówienia. Nic więcej. I tak średnio. W sensie, no spoko, ale tak średnio. 2 na 10. 2 na 10. Przedaj. Rozmawiaj? Nie rozumiem. O, szybkie to było. Pięknie. Prawie 100 tysięcy wpadło. No weź to umieść, weź to umieść. No to też po 16, świetnie. I to też powinno być po 16, prawda? Nie. Szkoda. Znaczy to jest po 16, ale trzeba sobie samemu wpisać. Dobra. Sprzedawaj to. Od razu sobie umieścimy to, bo to tak samo pewnie jest po 16,5, prawda? No i... Tak, 16,5. 16,5. Rdzenie też, dobra.
Teraz sztabki. ...9600. Tu jeszcze mieliśmy inne rzeczy. A, to jest kolejna skrzynia. Nice, nice, nice. Akumulator. 5 razy. Do dnia 15. Nie zdążymy chyba. 110 tysięcy. Akumulator. Oto co mnie interesuje. Czy możesz znaleźć X5 i przynieść do mnie w ciągu 3 dni? Nie, chciałem tak! Kurde. Misklik. Dobra, trudno. Pierwsza lama dzisiaj. Musi być jakaś. Jak my to posprzedajemy, to naprawdę będziemy mieć kasy, a kasy. 10 razy. Notatki z plotu materiału. Czy jesteś w stanie przynieść mi 10 notek jego ciała? Myślę, że tak. W szczególności, że chyba mam tu już 4. Już wiem, żeby ich teraz nie wywalać. Chyba, że tu jeszcze gdzieś mam to. Ale wątpię. Uuu, tu jeszcze coś było. Dawaj to. To już też możemy wystawić na spokojnie. To już na lajcie możemy również wystawić, tylko tak, ile to kosztowało wtedy? 2000, no i spoko, fajnie. Tu 8. O, możemy stąd wystawiać, fajnie. No i 304 tysiące. Żałuję, że tych akumulatorów nie wzięliśmy, bo teoretycznie... O, ty złodziejaszku. Ja cię widzę. Ja cię widzę. Ja cię widzę. Gargulcu jeden. No. Kradnij, kradnij. Nie dam ci się wyrolować. Chyba. No. Ty tak blisko tej kasy podchodzisz, co? Co się tej blisko kasy podchodzi? Dobra, to wystawiamy. Nie wiem, czy on może nam pieniądze ukraść? Chyba nie. A jednak może. Oż ty złodziejaszku, to 294 tysiące prawie nam zapieprzył. Oj, bym płakał wtedy. Nie no, kasy mamy naprawdę w brud. Podoba mi się to. Tyle kasy to my jeszcze chyba nie mieliśmy. Te kabelki kosztowały ile? Kable. Kable kosztowały 2805. 2805. Trochę przesadzam z długością odcinka, kurde no. Ale dobra, przynajmniej do końca dnia. Trudno, jeden będzie mieć dłuższy z bossem. No i tu jeszcze musimy włożyć cokolwiek. Te kory akurat. Nie no, będziemy mieć zakupy. Oj, będziemy mieć zakupy. To już będzie wszystko, co chcemy sprzedawać stąd. Tak, dobra. Koniec dnia. 456 tysięcy. Fajnie. No, sorki. Do pół miliona chyba dobijemy. Ewidentnie do pół miliona dobijemy. Kurde, kasy mamy w brud. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grało do was Shiro.
A my widzimy się w następnym odcinku z Moonlightera. Prawie 500 000 zarobiliśmy. I Katie Rain chyba na razie do mojego powrotu będzie chyba zawieszona. Przepraszam was serdecznie, ale no nie dam rady. No tu, tam trzeba dużo gadać. A tutaj z tego Moonlightera, jak dokończymy na szybciorka, tak, tak będzie chyba spoko. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia już niedługo. Hej, hej!